celem na dzisiaj jest, albo było, dotarcie do miejsca, w którym możemy wymoczyć swoje tyłki. Ale nie wiem, czy to się uda. Jest godzina 12 i dzisiaj planujemy opuścić pustynię. To musi się dzisiaj wydarzyć. Pustynia jest z nami wszędzie, w autobusie, w włosach, na ciele. Wszędzie jest piach, wszędzie jest kurz i marzę o tym, żeby móc zrobić pranie i posprzątać autobus. Może się zdziwić, ale wszyscy dookoła marzymy właśnie tylko o tym, żeby zrobić pranie. Także jeśli macie w swoim domu pralkę, to doceńcie ją. Od dokładnie 2 tygodni znajdujemy się na pustyni w Arizonie. Przyjechaliśmy tutaj na zjazd autobusów szkolnych. Mogliście widzieć w poprzednich filmach. No ale czas opuszczać to miejsce. Skulipaluza oficjalnie zakończyła się tydzień temu, no ale my i sporo innych ludzi jeszcze tutaj zostaliśmy. W tym momencie już naprawdę bardzo mocno zaczyna się przerzedzać. Tak naprawdę wszyscy zaczynamy się po prostu powoli pakować i jesteśmy gotowi, żeby ruszać dalej w drogę. Część ludzi pojechała do Lake Havasu, druga część do Joshua Tree, część do Meksyku, a my jedziemy na południe. I tak jak mówię, piach jest dosłownie wszędzie. Jakbyś miał tak na oko stwierdzić, tak mniej więcej, to jaka część twoich włosów to włosy, a piach? Jaka część włosów to włosy, a jaka piach? Czy ty też masz piach wszędzie? No na pewno... We włosach, tak. No. No, nawet nie chcę wiedzieć, co ja się dzieje nadzieję, na naszym łóżku. Że na naszej następnej miejscówce będzie taka piękna, zielona trawka. Ja też marzę o trawie i o jakiejś wodzie. Zero kurzu. Zero kurzu. Marzenie. Nasz najbliższy sąsiad, którego dom widzicie obok, ma 55 lat, ma na imię Brent i przez ostatni tydzień docieraliśmy się z nim. Wozi ze sobą kontrabas wielki. Ten van jest, powiedziałabym, dosyć malutki, ale w środku mieści wielki kontrabas i kilka razy dziennie na nim gra, a poza tym jeździ na tym rowerze i tak w kółko. Kontrabas, rower, kontrabas, rower. Powtarzaliśmy mu tyle razy, że chcielibyśmy posłuchać, jak gra. I żeby otwierał drzwi, bo zamykał je za każdym razem i w pewnym momencie zaczął uchylać taką szparkę, aż doszliśmy do momentu, kiedy całkowicie otwiera drzwi. Także mamy piękną muzykę o poranku, w sumie o każdej porze dnia, bo często gra. Przyjemne. A po drugiej stronie jest reszta naszych sąsiadów, z którymi mieliśmy okazję spędzić ostatnich kilka wieczorów przy ognisku, przy muzyce. Cudowni ludzie. Jest 12 godzina, a my jeszcze nie zjedliśmy żadnego śniadania, bo mieliśmy już gości na kawę. Tu z Brentem rozmawialiśmy i ja kompletnie zapomniałam. Co byśmy zjedli? Co mamy jeszcze? Co jeszcze mamy? Zrobimy jajka, zrobimy awokado. Chleba mamy jeszcze kawałek, możemy skroić go. Tu? Serek gruby. Nie będzie pomidorka. Śniadanko gotowe, szybka jajeczniczka, kanapki, awokado. Idziemy jeść na zewnątrz. I felt I was laying in bed. I almost, not that I was gonna do it, but I almost felt like driving out and going to Albertsons or Smartphone and buying ice cream. Teraz podczas jedzenia śniadania nasz sąsiad Brent powiedział nam, że wczoraj miał taką ochotę na lody, a od miesiąca stoi w jednym miejscu i nie ma zamrażalnika, więc nie ma lodów, ale chciał się po prostu spakować i pojechać pół godziny do sklepu tylko po to, żeby sobie kupić po prostu kubeczek lodów. Więc dało mi to do myślenia i stwierdziłam, że wsiadam na motor i jadę na stację benzynową, kupię wszystkim lody, no bo wszyscy się rozjeżdżamy, także myślę, że... No, myślę, że będzie to fajne, po prostu. Jestem z powrotem i mam dary. Znowu Brent mówi o tym, jak bardzo ma ochotę na lody. Oh.
because I have different flavors. You have to pick. This one is pretty good. It is good. Mm-hmm. You want this one? I have three more. Oh, okay. Yeah. Thank you. Which one do you want? Na człowiek, który właśnie wrócił z jogi, którą robił na pustyni, jedną z wielu, ale zaniosłam wszystkim, w ogóle nie wiem czy to widać, ale jestem cała zakurzona. Zaniosłam wszystkim lody, wszyscy byli bardzo zadowoleni, ja też. W zamian dostałam tak zwane heart to heart hugs i stwierdziłam, że wam szybko powiem co to jest. Wow, ale krzywo. Wiecie jak się ludzie przytulają, nie? To jest takie automatycznie prawa ręka idzie do góry, przytulamy się, aha, super. A oni się przytulają. Także lewa ręka idzie do góry i po prostu ja moim sercem dotykam serca osoby, z którą się witam. Podoba mi się. Chcę się tego nauczyć, ale po prostu odruchowo prawa ręka idzie do góry. No nieważne. W każdym razie większość naszej ekipy w końcu się zebrała i pojechała. Powiem wam, że naprawdę wszyscy się od kilku dni zbierali i ciężko opuścić to miejsce z jakiegoś powodu. Naprawdę było cudownie. Cudowni ludzie. Joga. I kurz, i piach wszędzie. Za mną na podłodze jest pranie, już nie mam gdzie po prostu upychać tego prania. I w autobusie jest tak okropny bałagan i zastanawiałam się, czy wam to w ogóle pokazywać. Ale bądźmy prawdziwi na tym kanale, dobra? Nie wiem, czy to tak naprawdę w ogóle widać, ale wcześniej jak padało tutaj słońce na dywan i tak mocniej stąpnęłam stopą, to po prostu uniosła się taka wielka chmura. Kurzu. No dobra, ja robię kawę i naprawdę już czas się zbierać. Trzeba zaczynać nową przygodę, nowy rozdział, jechać dalej. To jest jedno z tych miejsc, z tych wydarzeń, które zmienia wam myślenie, zmienia wam całe podejście do życia. Przynajmniej dla nas takie to było. That they didn't see any light. I removed the lights because I feel this. Także zostaliśmy my, kolega, którego imienia nie pamiętam. I tutaj nasza para z dwójką dzieciaczków. Tam jest jeszcze kilka kamperów, dosłownie trzy, a po drugiej stronie może z dwa. Co? Wszystko jest mniej więcej przygotowane. Tutaj mamy kawkę na drogę, silnik chodzi. Idziemy powiedzieć nasze ostatnie do widzenia i ruszamy w drogę. Jedziemy. Idziemy dalej. Patrzcie, ile ktoś nam podrzucił śmieci. Ja nie wiem, to wszystko trzeba teraz wywieźć. Oczywiście żartuję, to są nasze śmieci. I kilka śmieci jest tutaj z drogi. Także trzeba z tym jechać. Jesteśmy gotowi do odjazdu. Jeszcze tylko chciałam wam powiedzieć, że jak poszliśmy do naszych sąsiadów, to wszyscy, cała czwórka była goła, bo brali prysznic. Powiem wam, że ludzie na Skulipaluzie biorą prysznic raz na 3-4, niektórzy do tygodnia, raz na 3-4 dni. No nie wiem, jak można wybrać taki idealny moment, żeby przyjść akurat wtedy, kiedy oni się myją. Ale pożegnaliśmy się. Bez przytulania, heart to heart tym razem. Dobra, my ruszamy w drogę. Naszym pierwszym celem jest pralnia. Tak jak mówię, marzę o praniu, o zrobieniu prania. A was zostawiamy z materiałem, który nagraliśmy, a właściwie Tomek nagrał, jak robił naprawy w autobusie i z jego jazdy na motorcyklu. Także miłego oglądania, a my ruszamy w drogę.
tym miejscu powinien być piękny b-roll z moich napraw do muzyki. Odkręcam fit, spuszczam olej, naprawiam wszystko, ale nie będzie. Nie będzie, bo zgubiłem kartę z tym materiałem. Mało tego, zgubiłem kartę z materiałem z kilku dni z GoPro, bo nagrywałem to GoPro. Na tej karcie był nie tylko materiał z napraw, ale też z wycieczki, którą zrobiłem sobie na następny dzień. I nagrywałem całe moje gadanie praktycznie na GoPro, także tego też nie ma. No ale nic, zrobimy to troszkę inaczej, będę wam musiał opowiedzieć, co zrobiłem. Jeśli chodzi o naprawy, miałem całą listę. To jest moja lista. Pierwszą rzeczą, jaką musiałem zrobić, to wymienić olej. Wcześniej sobie kupiłem taką wanienkę do spuszczania oleju. No i olej i filtr, tym razem dobry filtr. Jedyne, co wam mogę pokazać z tej naprawy, bo wszystko, co nagrałem, było na tej karcie, to jest nowy filtr. Wyczyściłem też miskę olejową i dokręciłem z tamtej strony, nie chcę mi się wchodzić z tamtej strony, te śruby, bo troszeczkę ciekło mi. I wygląda teraz, że jest wszystko ok, bo już przejechaliśmy ponad 100 mil i miska jest w miarę czysta. To, co zrobiłem następne, to zmieniłem filtry powietrza, które, muszę się przyznać, nie zmieniałem odkąd mamy ten autobus. Mieliśmy przeciek w piecyku od gazu. W piecyku, który grzeje wodę na gaz. Naprawione. Przedłużka do rury wydechowej była naprawiona. Pogięliśmy ją na następny dzień. Wajcha do biegów naprawiona. Samochód odpala za każdym razem. Trzeba było dokręcić taką blaszkę tu z tej strony, bardzo głęboko, było dość ciasno, musiałem się troszeczkę pomęczyć, ale się udało. Wskaźnik do biegów też naprawiony. Z waszego polecenia miałem bungee na tym wichajstrze. Bungee ściągnięte. Przeciągnąłem nowe kable do halogenów. Działają, ale zapomniałem, jak bardzo są słabe, więc kiedyś będą takie. I to by było chyba wszystko z takich większych napraw. Zrobiłem jeszcze kilka małych rzeczy, mało istotnych. Jako że brakuje nam materiału do tego filmu, poprosiłem wczoraj Anitę, żeby nagrała jogę, więc zapraszam was na jogę z Anitą W. Tak jak mówiłem wcześniej, materiał, który był na karcie, był z GoPro, więc tam było nagrane głównie moje gadanie, czyli cała fabuła tej wyprawy na motorze. No i dużo ujęć pod kaskiem z motoru w czasie jazdy. Pierwszym z miejsc na mojej liście było Indian Footprint. Jest to miejscówka totalnie dzika, gdzie w skale jest odbita stopa Indianina. Na szczęście rozładowało mi się GoPro i nie chciało mi się wracać do motoru po nową baterię do GoPro, więc mam nagrany ten footprint Indianina na telefonie. Jest to tutaj. Tutaj mamy ten ślad, który jest odbity dosłownie w skale. No tutaj widać piętę, tam są palce, jest stopa Indianina. Następne miejsce to jest takie osiedle w środku pustyni. Ja jestem pewny na 99%, że większość posesji na tym osiedlu należą do tak zwanych snowbirds, czyli śnieżne ptaki,
Tak tutaj w Stanach mówi się na ludzi, którzy przyjeżdżają z zimnego klimatu do ciepłego na zimę i tutaj zimują. Na wielu z tych posesji znajdują się tylko takie zadaszenia, gdzie oni sobie przyjeżdżają i stawiają swoją ogromną przyczepę, dom na kółkach i tam po prostu mieszkają całą zimę. Ciekawe, koło tego osiedla mieli pole golfowe, które ma 9 dołków, tak w cudzysłowie dołków, bo jak się okazuje na pustyni nie robią dołków, tylko takie okręgi. A to chyba dlatego, że po prostu jakieś tam skorpiony, ewentualnie węże mogłyby się zadomowić. Tam właśnie na tym polu golfowym zjadłem sobie, odpocząłem trochę i pojechałem dalej. Na mojej liście było jeszcze 3 takie dość ciekawe miejsca, do których już mogę powiedzieć, że nie dojechałem z 2 powodów. Pierwszy, najważniejszy, było to na terenie bazy wojskowej, co troszeczkę podejrzewałem, ale mówię, jak nie sprawdzę, to nie będę wiedział. A drugi, nie miałbym czasu na to, bo kończył mi się pomału dzień, byłem dość daleko od autobusu i wiedziałem, że trzeba będzie za chwilę wracać. W drodze do tych miejsc dojechałem do miejsca, w którym zaczynała się baza i tutaj się pojawił mały dylemat, bo żeby wrócić miałbym, tak mi się przynajmniej wydawało, dużo dalej, więc stwierdziłem, że wylecę dronem, sprawdzę, czy tam nie ma jakichś zabudowań w pobliżu, nie ma ludzi, nie ma jakichś samochodów i po prostu przejadę ten kawałeczek przez tą bazę wojskową. I tak zrobiłem też. Zanim wjechałem do bazy, schowałem drona, wyciągnąłem z niego kartę, wyciągałem kartę z GoPro, nic nie nagrywałem, pochowałem sobie wszystko, żeby w razie czego mi nie zakosili kart, którą jedną z nich i tak sam zgubiłem. W pewnym momencie wydawało mi się, że już wyjechałem z tej bazy i stwierdziłem, że wystartuję dronem i polecę. Jak się później okazało, to jednak nie wyjechałem z tej bazy, znaki były dużo, dużo dalej. Ale, co mam na swoje usprawiedliwienie, tamtędy na pewno jeździ dużo ludzi i to jeżdżą tymi UTV i różnymi innymi pojazdami. Było bardzo dużo śladów opon, więc ktoś tam musi jeździć. Nie sądzę, że wojsko. Droga powrotna była idealna dla mnie, to co najbardziej lubię, czyli długa. Nie musiałem nigdzie zawracać, jeździć tą samą trasą, tylko cały czas przed siebie. Była dość wymagająca technicznie, przynajmniej na moje możliwości. I wtedy czuję, że w czasie jazdy medytuję, bo muszę być 100% skoncentrowany na jeździe. To lubię najbardziej. Skończyła mi się karta na GoPro, ale nie wiem jak ja wyglądam. Oh my god. Czy jestem taki brudny, czy to jest cień? Kurde, na tym małym ekraniku nic nie widać. No dobra, skończyła mi się karta do GoPro. Musiałem przełożyć drona. I co ja mówiłem? Aha, lekcja na następne razy. Więcej jedzenia. Kupiłem sobie tylko jednego Snickersa i jest to stanowczo za mało, bo zjadłbym chętnie więcej. Zgubiłem od kontrolera, od drona tą wajchę jedną. Drugą sobie schowałem do kieszeni. One po prostu w czasie jazdy zaczynają wibrować i no i się wykręcają. Już mi się to raz zdarzyło. Dobra, ja odpalam drona, puszczę go, żeby leciał za mną, ile jeszcze da radę i co? I tyle. I kończymy tą przygodę. Polecam każdemu zrobić sobie czasem taką wyprawę, nawet samotną, bo jest to taki level wyżej doświadczenia, jeżeli jest się samemu. Nie musi być to pustynia w Arizonie, może to być jakiś lasek, może jakiś skansen, może jakieś wzgórze koło domu. Polecam. Ja ostatnio dałem moim rodzicom takie wyzwanie, żeby wybrali się na nad zalew, nad który jeździliśmy, jak byliśmy dziećmi. Do was mówię.